Dramatyczna sytuacja w południowej Polsce, którą ostatniej doby dotknęły intensywne opady deszczu. Najgorsza sytuacja w województwie śląskim panuje w Wilkowicach w powiecie bielskim. Zapora na lokalnym zbiorniku retencyjnym może nie wytrzymać opadów. Wójt gminy podjął decyzję o ewakuacji około 100 mieszkańców. No zapora, że pęka, to każdy o tym dobrze wiedział, nie? No, to, że... Nie uważa się pan zagrożenia? Nie, nie. Raczej nie. To za mało wody, za mały zbiornik, żeby tak, na takie odległości się bać. No. No. W każdym razie nadal mogę na komin wyskoczyć też. W ratowaniu sytuacji na tamie pomaga czterech synów i mąż pani Marii. No moi synowie walczą od rana z tą wodą, mąż tak samo i walczą tu w Wilkowicach. My mieszkamy trochę dalej, ale ta Wilkówka była w tamtym tygodniu pusta, a dzisiaj tak nabrało. My mieszkamy dalej, ale ci ludzie są bardzo zagrożeni. Mieszkańcy od dawna zwracali uwagę na problemy techniczne związane z zaporą. Tutaj wiem, że mieszkańcy zgłaszali już właśnie, że był problem z przeciekaniem. W ogóle ona nie mogła wody utrzymać, ta zapora, od samego początku. Wszyscy mówili właśnie, że nieprawidłowo w ogóle pieniążki puszczone były w gminie. No nie wiem, nie wiem. No tutaj niedaleko mieszkamy i boję się w pewnym momencie, że ona teraz faktycznie puści i że domy zaleje nam. Na rzece Wilkówka rano w ciągu 2 godzin zanotowano przyrost prawie 2,5 metra wody. Odpompowywanie nie wystarczyło. Woda została puszczona nawet przez tak zwany szyb wieżowy. Potrzebna była interwencja straży, która przy pomocy pomp o dużej mocy odciążała zbiornik. Niestety komora zapory jest mocno nasiąknięta. Pizometry, czyli wskaźniki zamknięcia tej zapory cały czas idą w górę. Dodatkowo w dolnej części pojawiły się odcieki, co oznacza, że pojawiły się pierwsze przecieki przez zaporę, które dodatkowo wymywają uszczelnienie z tej zapory, w związku z czym podjęliśmy decyzję o ewakuacji części mieszkańców. Wójt ma takie uprawnienia i także stara się dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich mieszkańców i trudno mi w tej chwili oceniać, czy decyzja była dobra, czy też może za wcześnie. No niemniej jednak dla nas, dla mnie najważniejsze jest w tej chwili, żeby to zagrożenie zniwelować. Przy interwencjach w całym województwie pracowało prawie 700 strażaków zawodowych. W gotowości są 3000 strażaków ochotników. Pomagają też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Sytuacja jest dynamiczna, bo najwięcej się pojawiło się z samego rana, kiedy mieszkańcy zauważyli ewentualną wodę w piwnicach na swoich posesjach. Na tą chwilę to jest około 600 interwencji, które w tym momencie dynamika maleje. W związku z klęską na południu województwa zwołany został sztab kryzysowy. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie się stabilizowała. Moje zapewnienie, które chciałbym dla wszystkich mieszkańców Podbeskidzia skierować, że w każdym momencie i w każdej trudnej sytuacji na Straż Pożarną, Polską Policję, Wojsko Polskie, na to, tych wszystkich, którzy podlegają poszczególnym ministrom, mogą liczyć, że na pewno nie pozostaną pozostawieni sami sobie. Meteorolodzy przewidują, że opady deszczu mają ustać jutro. Polski James Bond w Europarlamencie chce go zburzyć, zaorać i posypać solą, bo ma boleć, piec i szczypać. To jeden z 10 strzałów, którymi Dobromir Sośnierz chce trafić w sam środek Europy. A Europarlament, podobnie jak jego poprzednik Janusz Korwin-Mikke, chce zlikwidować. Dużo kosztuje, a niewiele wnosi. No to rzeczywiście jest siedliskiem w ogóle takich naprawdę oszołomstwa, takich oderwanych ludzi od rzeczywistości. To my sobie nie zdajemy sprawy często, jak tam bardzo odlecieli ci socjaliści, te feministki. Po prostu jak ja zamieszczam te fragmenty dyrektyw parlamentu, rezolucji, tak ludzie się z tego śmieją, nie chcą wierzyć. Uważają, że ja to wyrywam z kontekstu. Ja zawsze daję łącze do całego dokumentu. Sprawdźcie. Sprawdzamy my, sprawdzą i wyborcy. Szczególnie obietnice, bo dziś w województwie nie ma ulicy, na której nie ma plakatu wyborczego, a kandydaci i ich zwolennicy prześcigają się w pomysłach, jak zdobyć głosy. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, mimo że sam nie startuje, to popiera. Konkretnie kandydatkę Koalicji Europejskiej Joannę Sekułę. Aby ci, którzy wygrają te wybory, mogli, no co mogli. W ten sposób sami będziemy mogli zdecydować, kto zasiądzie w łabach i będzie brał 40 tysięcy miesięcznie. Głosujmy na kandydatów Koalicji Obywatelskiej. Demaci Europejskiej. Po co tą nazwę zmienili?
Zmienia też ale miejsca Grzegorz Tobiszowski, który jest wszędzie, choć zawsze na Śląsku i o każdej porze. I tak od kilku dni. Dziś spotkał się w Bytomiu z uczestnikami akcji ratowniczej w kopalni w czeskiej Stonawie. Na razie wiceminister energii, wkrótce może europoseł. Z kampanii jest zadowolony. Wydaje mi się, że ci wszyscy, którzy mnie wspierali, przygotowując mi pewnego rodzaju materiały informacyjne, promocyjne, filmiki, zrobili to dość elegancko. I tak, to są takie głosy osób, które śledzą moją kampanię i nawet z konkurencji mi powiedziano, no, osoby dość ładnie pana prezentują. Prezentują się także inni. I tak były premier do Europy chce ponownie wjechać niskoemisyjnym autobusem. Rozwiązałem również pewien problem związany z pieniędzmi na specjalny rodzaj transformacji energetycznej dla naszego regionu, bo my mamy trudniej, bo mamy węgiel i tę energetykę węglową stopniowo, rok po roku, to będzie długi okres, ale musimy na pewno zmienić na energetykę odnawialną, na stosowanie gazu. Jedno jest pewne. Niektórzy z kandydatów w niedzielę będą mieli spore długi wobec wyborców i kredyt zaufania do spłacenia przez najbliższe 5 lat. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna jest pewien zwycięstwa Koalicji Europejskiej w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Podczas konwencji koalicji w Chorzowie zaapelował do członków ugrupowania o wzmożoną aktywność w ostatnich godzinach przed ciszą wyborczą. W konwencji uczestniczyła większość kandydatów Koalicji Europejskiej z województwa śląskiego. Pokazaliśmy, że możemy, że chcemy. Obudziliśmy emocje. To słychać na ulicy, na spotkaniach. Na pewno macie takie też doświadczenie, że Polacy, Polki i Polacy uwierzyli w to, że my naprawdę wygramy, że ten horror i te fatalne 4 lata naprawdę już się kończą i musimy im to dać. I to tylko od nas zależy i zrobimy to. Wybory do Europarlamentu odbędą się 26 maja. Cisza wyborcza rozpocznie się jutro o północy. Niedopuszczeni do głosu zapowiadają, że to początek batalii, bo działania rybnickich radnych w sprawie zaostrzenia uchwały antysmogowej w mieście na razie nie mają siły przebicia w Sejmiku Województwa Śląskiego. Sejmik nie zamierza rozpatrywać uchwały rybnickiej rady. Pan przewodniczący nie uzasadnił swojej odmowy, jednocześnie przysłał pismo do Rady Miasta Rybnika, że nie widzi możliwości, żeby w chwili obecnej wprowadzić taki punkt do porządku obrad, co mnie zupełnie zdziwiło. Odesłałem panu przewodniczącemu pismo, w którym zaakcentowałem, że jako Rada Miasta mamy prawo wnosić o takie zmiany, mamy prawo prosić Sejmik o debatę merytoryczną na ten temat. W lutym większość radnych w Rybniku opowiedziała się za zaostrzeniem uchwały antysmogowej. My jako radni Platformy Obywatelskiej wprowadziliśmy za zgodą rybnickiego alarmu smogowego zapis dotyczący zakazu montowania pieców węglowych w nowych budynkach od 1 stycznia 2020 roku. Ta sytuacja, która miała miejsce w Sejmiku Województwa Śląskiego, niestety doprowadziła także do tego, że ten zapis nie wejdzie w życie. Radny Sejmiku Województwa Śląskiego z Platformy Obywatelskiej jest zbulwersowany całą sytuacją. Podejrzewam, że jest to po prostu opór polityczny, ponieważ w Rybniku akurat rządzi inna opcja niż w Sejmiku i stąd ewidentnie było widać, że wręcz pokpiwania z przewodniczącego Rady Miasta Rybnika i taki po prostu absolutny tępy opór, który wskazywał, że nie ma w ogóle chęci dyskusji. Rybniccy radni zapowiadają złożenie petycji, której Sejmik nie będzie mógł już odrzucić. Miasto walczy ze smogiem na całej linii. W marcu radni podjęli uchwałę o zwolnieniu mieszkańców domów jednorodzinnych używających ekologicznego źródła ciepła z podatku od nieruchomości. Miasto rocznie ma to kosztować od 300 do 400 tysięcy złotych. Dla mam przede wszystkim, ale również dla dzieci w szpitalu pediatrycznym w Sosnowcu dzięki Fundacji Doktora Klauna dziś to nie był zwykły dzień. Świetna akcja, bardzo fajna dla rodziców, dla mam z okazji ich święta. No, na pewno wszystkie mamy są zadowolone. No, myśmy skorzystały chyba z wszystkich atrakcji. Super. Mamy małych pacjentów mogły spędzić razem z nimi czas, a najcenniejsze w takich wyjątkowych momentach jak zwykle są zdjęcia. Jak wiedzą, że przychodzi ten dzień, w którym my zazwyczaj odwiedzamy szpital, to oni nas czekają, bo jest to naprawdę bardzo fajny przerywnik w tej szarej szpitalnej rzeczywistości, no, która jest jednak taka przykra, prawda, i dla rodziców, i przede wszystkim dla dzieci. Dzień piękności i radości dla mam to jedno z wielu wydarzeń cyklicznie organizowanych w dziecięcych szpitalach w całej Polsce przez fundację.